A ty miałeś taką scenę, której się trochę bałeś, Jacek? Taką, która by wymagała od ciebie, nie wiem, czegoś innego, niespodziewanego? Nie. Nie niespodziewanego, chociażby z tego powodu, że myśmy o wszystkim mówili na próbach i wiedzieliśmy, w jakiej sprawie się spotkamy tego dnia w pracy. Janek nie pracuje tak, że właśnie, że zaimprowizujmy albo zróbmy 30 wariant. To jest absolutne poczucie bezpieczeństwa. Nie, no ja wiem, ona wszystko rozpisane w głowie. Absolutnie tak. Wszelkie te sceny emocjonalne, one są, no one nie są łatwe, ale nie pamiętam jakiejś szczególnej trudności. Znaczy, ja się cieszę, jeśli spotyka mnie coś nowego. Jeżeli nawet jest taka szansa, że mogę się pomylić, ale tutaj nawet jakbym chciał, to jest to niemożliwe. Dlatego, że byłem pod opieką, pod batutą takiego dyrektora i grałem w takim towarzystwie. No to się po prostu nie da. No, krawiec kraje jak materii staje. Tam była Grochowska i tam był on. I tam była Sandra Korzeniak.